Na program zaprasza Motowizję, patron medialny z lotu MasterTrack Opole od 15 do 17 lipca. Sponsorem programu jest Manol Polska, importer oleju silnikowego Manol. Sponsorem programu jest Experior Truck and Trailer, zatrudniający mechaników w USA. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Czy zajęliście już swoje ulubione miejsca i jesteście gotowi na dzisiejszy odcinek? Właśnie go zaczynamy, a zobaczycie w nim. Jeszcze jedno spojrzenie na tuning. Następną z drogowych przestróg. Ciągle aktualny problem. Zlot, za którym tęsknimy. Porady i wyjaśnienia eksperta. Rzut oka na branżę agro. Cała naprzód. Dziś mamy szeroki zakres tematów, od rolnictwa aż po tuning. A co będzie w stroboskopie, przekonamy się właśnie teraz. Zapraszam. Informowaliśmy już o pojawieniu się w Polsce olejów marki Mannol. Produkty te powstają w oparciu o autorskie opracowanie technologii tworzenia baz olejowych z wykorzystaniem estrów. Ich cząsteczki mają ujemny potencjał elektryczny, przylegają więc do dodatnio naładowanych, metalowych elementów silnika. Tworzy się więc na nich gęsta warstwa oleju, która jest znacznie mniej podatna na rozerwanie przy dużych obciążeniach. Cechuje się też tym, że nie spływa, a pozostaje dłużej na powierzchniach silnika. To ważna właściwość, bo zapewnia łagodniejszy i bezpieczniejszy start silnika. W Jelczu-Laskowicach po raz kolejny spotkali się miłośnicy marki Jelcz. Przybyło kilkadziesiąt pojazdów, nie tylko tej marki, przypominając swoją obecnością o niegdysiejszym potencjale polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Były auta skrzyniowe, ciągniki siodłowe, pojazdy pożarnicze i wojskowe, autobusy, a nawet jedyny, jaki powstał, Jelcz Oławski. Na szerszą relację zapraszamy do jednego z kolejnych odcinków Na Osi. To 18 lat temu, 20 czerwca 1904 roku, powstała Międzynarodowa Federacja Samochodowa, zwana dziś powszechnie pod skrótem FIA. Ta nazwa pojawiła się po II wojnie światowej. Wcześniej organizacja występowała jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Uznanych Klubów Samochodowych. FIA ma siedzibę przy Placu Zgody w Paryżu, a należy do niej 239 narodowych federacji ze 118 państw. Pod egidą federacji rozgrywane są liczne zawody w sportach samochodowych z Formułą 1 na czele. Co jakiś czas kierujemy obiektywy naszych kamer na targi agro. Tak będzie i tym razem. Zapraszam na targi Agrotech do Kielc. Popatrzcie. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech jak zawsze odbyły się w Kielcach. Przez 3 dni wystawy odwiedziło prawie 50 tysięcy zwiedzających. W 9 halach prezentowało się 350 firm z 11 krajów, w tym z Austrii, Czech, USA i Włoch, zajmując 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. 27. edycja targów wypadła w trudnym dla rolnictwa czasie. Epoce drożejących nawozów i paliw oraz braków surowcowych. Czego szukali zwiedzający? Okazuje się, że oszczędności. Szukam ciągnika do sadownictwa. Takiego 80-konnego ciągnika do sadownictwa. Jestem właścicielem gospodarstwa 12-hektarowego, które zajmuje się sadownictwem, głównie w śliwach.
I taki ciągnik mnie właśnie interesuje. Niestety pan Sławomir spotkał się z inflacją, która nie omija producentów owoców. I jeszcze do końca się nie rozejrzałem, jak to wyglądają ceny. Patrząc na te pierwsze ciągniki, które spotkałem na naszych targach, uważam, że to jest za drogo. Mam 120 tysięcy na zakup ciągnika i powiedzmy 3 lata temu było, to był ciągnik z górnej klasy. Natomiast w tym momencie 120 tysięcy to po prostu nie jestem w stanie kupić ciągnika, o którym myślę. Nic dziwnego, że coraz popularniejszą opcją są zabiegi podnoszące moc ciągników, także tych starszych. Głównie zajmujemy się zwiększaniem mocy w samochodach ciężarowych, w maszynach rolniczych, w maszynach budowlanych, no we wszystkim, co jest dostępne na rynku. Samo zwiększenie mocy jest bardzo, bardzo przyjemne, fajne, natomiast jest też dużo korzyści, takich jak choćby oszczędność paliwa. Pomimo, że jest tej mocy więcej, auta spalają mniej, maszyny mniej spalają. A to bardzo ważna sprawa w ostatnich miesiącach tego roku. Tuning silników użytkowych to zabieg szyty na miarę potrzeb. Po to, co klient, jakie ma pole, co uprawia, tak przygotowujemy program, więc jako tak nie ma jakichś gotowych plików, gotowych pakietów, że to jest taki ciągnik i wgrywamy taki plik. Nie. Zawsze edytujemy program tak, jak klient chce. I tak zestrojoną maszyną pracę można wykonać szybciej i taniej, a także bardziej komfortowo, bo zmniejsza się częstotliwość zmiany biegów. Mimo trudności, polscy producenci maszyn rolniczych są nastawieni optymistycznie. Mam nadzieję, że sytuacja bardzo szybko się naprostuje w obliczu problemów gospodarczych, jakie występują, i liczymy na większy oczywiście wzrost w branży agro i mamy nadzieję, że sytuacja wkrótce poprawi się jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że w obliczu niestabilnych cen rolnicy poszukują dobrej jakości sprzętu w optymalnej cenie. A właśnie takie produkty powstają nad Wisłą, Odrą, Wartą czy Narwią. Patriotyzm tylko sprzyja rozwojowi krajowych fabryk maszyn. Myślę, że rolnicy w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej bardziej docenią polski sprzęt i bardziej zainteresowani są właśnie nabyciem i pożądaniem polskich maszyn i producentów. I tak trzymać. W kolejnej relacji pokażemy dokładniej, co oferowali wystawcy. Na Agrotech jeszcze wrócimy, a za chwilę głos zabierze mecenas Wojciech Fraszek. Witam i od razu czytam pytanie od pani Małgorzaty z Kępna. Podczas kontroli na drodze ujawniono magnes i ukarano kierowcę mandatem. Po pewnym czasie przyszło wezwanie do prokuratury w charakterze podejrzanego o czyn polegający na zmianie wskazań drogomierza. Czy kierowca może ponieść dodatkową karę? Czy odpowiedzialność ciąży też na pracodawcy? Wojtek, kto i w jakim zakresie odpowiada? Pani Małgorzato, w połowie 2019 roku rzeczywiście ustawodawca wprowadził nowe przestępstwo do kodeksu karnego, czyli tak zwane oszustwo licznikowe. No to wynikało z tego, że to zjawisko przekręcania liczników no nie tylko negatywnie wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, też na wartość pojazdów, w związku z czym ustawodawca przewidział dość surową karę, bo od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności właśnie za ingerowanie w drogomierz, czy inaczej licznik przebiegu pojazdu. Taką samą karę poniesie zleceniodawca, którym może zostać uznany na przykład przewoźnik. Ustawa też przewiduje tak zwany wypadek mniejszej wagi, zagrożony karą grzywny ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat w sytuacji, nazwijmy to, błahych. Natomiast oczywistym jest, że jazda na magnesie w pierwszej kolejności powoduje ingerowanie w pracę tachografu, ale jakby dalszym skutkiem tego jest również ingerencja w prawidłowość pomiaru drogomierza. Tu ustawodawca wprawdzie miał na myśli przede wszystkim właśnie walkę z tak zwanym zjawiskiem przekręcania liczników, ale niejako rykoszetem dostało się też branży transportowej, ponieważ również sądy kwalifikują
traktują sytuację jazdy na magnesie jako właśnie przestępstwo z artykułu 306a kodeksu karnego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, bezpośredni sprawca ponosi odpowiedzialność z paragrafu pierwszego, natomiast zleceniodawca, jeżeli dojdzie do ustalenia, że jakby podżegał do tego czynu i był to na przykład pracodawca, również poniesie odpowiedzialność z paragrafu drugiego tego przepisu. Dziękuję. Proponuję teraz chwilę przerwy. Tuż po niej zobaczycie. Jeszcze jedno spojrzenie na tuning. Następną z drogowych przestróg. Ciągle aktualny problem. Zlot, za którym tęsknimy. Wracamy za moment. Pora teraz przypomnieć kolejny ze zlotów, któremu na drodze stanęła pandemia. Zobaczcie. Fiński Power Truck Show od lat gromadzi prawdziwych mistrzów. Wystarczy wymienić choćby dwa nazwiska: Mika Ovinen i Pierre Hall. W tej części Europy poziom tuningu jest bardzo wysoki, a najlepiej zrobione ciężarówki tworzą na tym zlocie grupę tzw. Super Trucks. Ich tuning nie jest dziełem przypadkowego dokładania kolejnych akcesoriów. To całe, skomponowane od początku do końca stylizacje. Jednolite w tematyce i dopracowane w każdym detalu. Nawet najdrobniejsza cząstka jest przemyślana i dopasowana do reszty. To samo można powiedzieć o muzyce płynącej z głośników. Też musi współgrać z tematem przewodnim zdobienia. Ponadto wiele elementów jest zrobionych własnoręcznie lub na specjalne zamówienie, a więc całkowicie niepowtarzalnych i niedostępnych w zwykłej sprzedaży. Tym bardziej więc cieszyć się można z tego, że przybywający tam nasi reprezentanci wcale nie odstawali od tej wyniesionej na wyżyny formuły, czego jasnym dowodem są przyznawane im nagrody i wyróżnienia. Z drugiej strony cieszyć się wypada, że widziane na Power Truck Show majstersztyki niejednokrotnie odwiedzały opolski Master Truck Show, dając polskiej publiczności szansę podziwiania ich na żywo. Mamy nadzieję, że na tegorocznym zlocie, który potrwa od 15 do 17 lipca, też nie zabraknie gości z Finlandii. Podobnych wspomnień mamy jeszcze nieco w zanadrzu, ale to w następnym odcinku. A teraz Jan Buczek, prezes ZMPD i jego ocena branży transportowej i jej kondycji. Popatrzcie. Transport samochodowy jeszcze długo będzie opierał się na pracy kierowców. Zanim pojawią się ciężarówki autonomiczne, problemy ze znalezieniem pracowników będą coraz większe. I to w wielu krajach, także w Polsce. Rzeczywiście, problem braku kierowców występuje, szczególnie przyczyniła się do tego wojna w Ukrainie, ale również w tym czasie nieco spadł obrót towarowy i zapotrzebowanie na transport, co jednak nie kompensuje braku kierowców. Zwłaszcza w krajach zachodniej Europy brakuje rąk do tej ciężkiej pracy. I zamiast budować tam zasoby kadrowe, preferuje się mało szlachetne metody. To jest jednak kłopot, bo państwo nasze płaci niemałe pieniądze za wykształcenie kierowców, a oni później są podkupowani przez cwaniaków, którzy tego nie robią. Niestety podobnie jest z innymi branżami. Szkoda, bo traci na tym polski budżet i polski transport. Niestety trudno zapobiec temu zjawisku. No każdy niestety, komu doskwiera ten problem, powinien we własnym zakresie, na poziomie swojej firmy, znajdować kandydatów do pracy, przywiązywać ich do swojej działalności, kształcić, wyposażyć w odpowiednie materiały i bardzo o nich dbać, żeby nie szukali nowych pracodawców. To dość kosztowna i absorbująca metoda, ale sprawdzona już w niejednym miejscu. To jest jedyna, praktycznie rzecz biorąc, możliwa forma budowania swojej firmy, swojego imidżu, swojego wizerunku na przyszłość i zapewnienia sobie możliwości biznesowych. I wiele wskazuje, że będzie to wymagało na przykład promowania zawodu kierowcy u dzieci zatrudnianych kierowców.
Doświadczenia z innych krajów pokazują, że w wielu firmach sprawdził się ten model. Zadowolony z pracy i zarobków tata oraz szef zabiegający o sympatię dziecka to klucz do sukcesu. To jeszcze nie koniec naszych rozważań. Pana prezesa będziemy też gościć w następnym odcinku. A teraz pora na analizę pewnego wypadku. Popatrzcie. Zdarzenia, które pokażemy dziś w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić, z całą mocą dowodzą, że na drodze trzeba mieć oczy dookoła głowy. Niestety nie miał ich prowadzący ciężarówkę na autostradzie międzystanowej numer 15, a dokładnie na odcinku wiodącym przez przełęcz Cajon w Kalifornii. Sposób, w jaki auto osobowe zostało zahaczone, nie jest nam znany. Ale wiemy, że kierowca zestawu nie zauważył wleczonego balastu przez około 4 mile, mimo rozpaczliwych znaków dawanych przez uwięzionego w nim szofera. Sygnalizację dostrzegli inni kierowcy i swoim postępowaniem doprowadzili do zatrzymania ciężarówki. Na szczęście skończyło się tylko na stratach materialnych. Drugi przykład też pochodzi ze Stanów i potwierdza, że bezmyślni kierowcy są na całym świecie. Na spowitej mgłą drodze już się coś wydarzyło, więc wszyscy zwalniają, tylko nie kierowca zestawu. Pędzi, jakby gnał do pożaru i z całym impetem wpada na pobocze, siejąc postrach wśród znajdujących się tam ludzi. W efekcie przewracająca się naczepa miażdży stojący tam samochód, a ciągnik kosi tablicę informacyjną. A teraz zobaczmy, co na dziś wynaleźli Andrzej i Romek. Słyszę, że już czekają na spotkanie z wami. Dzień dobry, jak co tydzień w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić, będziemy analizować zdarzenia drogowe razem z Romkiem Latynem. Będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyły i co można było zrobić, żeby się nie wydarzyły. Oczywiście ja to będę z Andrzejem Wachowskim dialogi prowadził tutaj na temat tych wypadków. I co? Zabieramy się do roboty. No, zapraszamy. Zapraszamy do oglądania. Tym razem jesteśmy w Stanach. Zmieścił się. Wziął i się zmieścił. Oczywiście chyba lusterka potracone, ale to jest też nadmierna szybkość. I koreczek na drodze, jakiś wypadeczek, wszyscy jadą nadmierną szybkością. Przez ci dwaj akurat. No tutaj, no ci dwaj nie wiadomo, co z tyłu jeszcze się działo, no, tak? No też nie wiadomo. No niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Do warunków na drodze, jazdy na zderzak, można powiedzieć, jazda na zderzak. I tutaj, no po prostu to nadmierna prędkość i tyle. I za mały dystans pojazd za pojazdem. Po prostu za blisko. Później sytuacje są, jakie są. Tutaj tym białym też, jak dym jechał tym białym, to uciekał na to zielone. Na pas zieleni całkiem. Na pas zieleni ze względu na względy, bo jak już mam ostre hamowanie, mam gdzie uciekać, to wolę uciec całkiem, niż później właśnie ktoś ma we mnie przyładować z tyłu. No tutaj się luka zrobiła, no i myślę, że tutaj bez ofiar. No ale patrzmy też daleko do przodu, bo to faktycznie jest ważne. Zagapił się ten białym, bo nawet w ostatniej chwili dopiero zaczął hamować. A pędzący za nim też się zagapił. Nie, on się nie spodziewał tego. No po prostu jechali we dwóch, żeby ten białym się nie zagapił. I zobaczył to szybciej, to by wyhamował. No i ten też by wyhamował. Po prostu nadmierna prędkość i za mały dystans, jeżeli chodzi o prędkość. Ale jak widać, chyba nie byli pierwsi. Tak. Z tym hamowaniem. Tak, tu jest więcej takich rozproszonych pojazdów. No, widać wyraźne ślady i to... Ja już też tak miałem, że uciekałem kiedyś, no trudno. Autostrada, jak widać, amerykańska, lewy pas, każdy grzeje, no ale nie patrzy do przodu, blisko się trzyma, czyli na zderzaku. I później nagle się okazuje, że auta stoją. No i co? Jeden uciekł na lewo, no, za mało uciekł, drugi tak. Jakby między dwa auta. Była, jak to się mówi, futeczka, wykorzystał, na szczęście chyba nic nikomu się nie stało. No może poza urwanymi lusterkami. No tak, ale uważajcie, patrzcie do przodu, nie tam 20 metrów, 50 metrów, tylko pół kilometra do przodu, bo to jest ważne. Nie patrzcie na tego, co jedzie przed wami, na ten pojazd przed wami, bo on też
może nie patrzeć dalej. No. I później wychodzi, jak wychodzi. No dobrze, tutaj, a w sam nas się nic nie stało. Jak byś to nazwał? No to był taki niespodziewany zator. O, no i niespodziewany zator na drodze, tak możemy nazwać. I później sytuacja, jak wygląda. Piszcie do nas, może inaczej ocenicie ten wypadek czy kolizję. Jak zwał, tak zwał, nieważne. Ale gdzie mają... Piszcie no, oczywiście na YouTubie, na naszym kanale, gdzie wszystkie te analizy możecie jeszcze raz poglądać. I lajkujcie i subskrybujcie. No i wyrażajcie swoje opinie, może inaczej to widzicie niż my. A ja zapraszam za tydzień do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić w programie Na osi. Czołem. Cześć. Do zobaczenia. Przypominam, że jeżeli chcecie podyskutować na te tematy, zapraszam na nasz kanał na YouTubie. A teraz zajmiemy się tuningiem. Popatrzcie. Tuning pojazdów ciężarowych stał się sztuką. Dziś za wygląd pojazdu odpowiadają prawdziwi artyści i fachowcy z różnych dziedzin. Mamy grafików, lakierników, tapicerów, krawców, dźwiękowców, elektryków, ślusarzy, a nawet harfiarzy. Nic dziwnego, że przepych niektórych ciężarówek, które wpadły w ręce tylu rzemieślników, przypomina carskie pałace. Oczywiście można samemu wykonać wszystkie te prace, ale efekt może być albo średni, albo życia zabrakłoby, aby się go doczekać. Poza tym wiele technologii poszło do przodu i tylko ludzie na co dzień się w nich specjalizujący mają dostateczne pojęcie, jak je zastosować. Przykładem ogromnego rozwoju jest także oświetlenie zewnętrzne tuningowanych ciężarówek, o którym porozmawiamy teraz ze znanymi i lubianymi przez Was ekspertami. No, kiedyś to jeszcze w starych dziejach to samochody niektóre potrzebowały dużo więcej światła do pracy. A pamiętam w latach 70. no to można było z Opola wyjeżdżając o pierwszej w nocy do Warszawy jechać nie zmieniając świateł drogowych na mijania. Dodatkowe oświetlenie polubiły pomoce drogowe, które do dzisiaj hołdują w zasadzie. Musisz widzieć i być widocznym. Oświetlano sobie nie tylko drogę, ale miejsce pracy, na przykład ładunek lub rozładunek. Ale w tamtych czasach dodatkowe oświetlenie wiązało się z kilometrami kabli, kiepskimi żarówkami i elektromechanicznymi kogutami. Oj, chyba wydało się, kto ukradł koguta z milicyjnej Nysy na szkolną dyskotekę. Ale wracając do tematu, czy naprawdę potrzeba tyle świateł, skoro nie zawsze można ich używać? Wygląda to na przerost formy nad treścią. Tak, faktycznie tak jest, że przepisy nie pozwalają na dodatkowe oświetlenie pojazdów, ale tu mała uwaga, na drogach publicznych. Poza nimi nie ma takich przeciwwskazań i można sobie takie nie tylko zainstalować, ale i używać. A czasami też to dodatkowe oświetlenie jest założone tylko dla szpanu, dla takich celów wizerunkowych. Jednak najprawdziwsi wyznawcy tuningu wszystkie lampy mają sprawne, w dodatku wciąż zwiększają ich ilość. Technologia na to dzisiaj pozwala. Od kiedy są dostępne LEDy, to nastąpił naprawdę wielki postęp w tuningu pojazdów. LEDy praktycznie są wszędzie, na całym pojeździe, w podładowaniu, w kabinach, na kabinach, z boku pojazdu, z tyłu pojazdu, a nawet wydechu. Powiedz, że jeszcze w oponach, a skonam ze śmiechu. Ale czy to bez znaczenia, żeby montować lampy, gdzie popadnie? Czy jest w tym jakaś logika? Romek dawno nic nie mówił. Poproszę do odpowiedzi. Wszystko to ma jakiś sens. Lampy na dachu oświetlają drogę przed pojazdem. Światła przeciwmgielne pracują we mgle. Obrysówki informują innych, gdzie się kończy pojazd. A koguty ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Ale są też takie światełka, które nic poza wrażeniem wizualnym nie dają. Mają być piękne i już. Są też lampy, zwłaszcza tylne, które poprawiają wizualnie, a nawet chodzi o to, żeby lepiej był widoczny ten pojazd, już po producencie. Święta racja. Nawet najpiękniejsza ciężarówka, kiedy opuszcza fabrykę, z tyłu zawsze wygląda na niedokończoną. Zupełnie jak ty. Z tyłu liceum, z przodu muzeum. Ale wróćmy do tylnych lamp, zanim Ola wydrapie mi moje piękne oczy za to porzekadło.
Mam wrażenie, że to wielkie pole do popisu dla tunerów. Ingerencja w przednie światła jest niewskazana, a wręcz zabroniona. Natomiast z tyłu można popuścić wodze fantazji. I występują lampy kwadratowe, okrągłe, zespolone, na chromie, czego tylko dusza zapragnie. Mam wrażenie, że producenci ciągników siodłowych wychodzą z założenia, że tylne lampy i tak zasłoni naczepa. Tymczasem oni chyba mają węża w kieszeni i nie chce im się zadbać o design tej części nadwozia. Co innego producenci naczep, którzy od pewnego czasu oferują bardzo estetyczne tylne oświetlenie swoich pojazdów. Jest ono nowoczesne i bardzo dobrze widoczne. No, jak to ładnie wygląda, jak do ładnej naczepy pasuje ładny ciągnik, albo odwrotnie, co nie? No i nie ma co się dziwić, że na przykład na Masterplaku wystawiają się producenci takiego oświetlenia. Bo tylko tu klienci mogą przyjść do sklepu w nocy bez podejrzeń o kradzież. Tak sobie myślę, że sklepy z oświetleniem powinny być otwarte tylko w nocy. Byłoby mniej reklamacji. Wydaje się, że w kwestii tuningu oświetlenia osiągnięto wszystko. Któreś z Was mówiło nawet, że są lampy w tłumikach. Zawsze się coś jeszcze znajdzie i nie chodzi może o ilość, ale o formę, o pomysł i tak dalej. Może nowe surowce, z których będą wykonane gumy w przyszłości, spowodują, że opony będą mogły świecić. Oczywiście dla poprawy bezpieczeństwa. Odgryzasz się za moje LEDy w oponach? Ale z drugiej strony czemu nie? Wiadomo, po pierwsze bezpieczeństwo. W jakiejś nieokreślonej przyszłości spodziewamy się pojazdów autonomicznych i życzyłbym sobie, żeby one były w nocy także w jakiś rozpoznawalny sposób widoczne, aby różniły się od innych samochodów, po to, żebym jako kierowca wiedział, że nie mogę tego pojazdu traktować z takim wzajemnym zaufaniem, jak kierowca, człowiek traktuje innego kierowcę, człowieka. Bardzo dużo w miastach widać ekranów LED-owych na budynkach. Nawet widziałem już gdzieś w polu taki ekran LED-owy. Gdyby go nie ukradli, to się dziwię, ale też warto pomyśleć, żeby więcej było na pojazdach samochodowych tych ekranów LED-owych. Przecież to jest też jeżdżąca reklama, a spokojnie na kofrze z prawej, z lewej strony można takie ekrany zamontować, jeżdżąc po mieście, reklamować. LED-y to jest naprawdę bardzo dobry wynalazek. Mało prądu bierze. Już to widzę, zwłaszcza na tylnych drzwiach chłodni, gdzie będą puszczali seriale z Netflixa, a które będzie oglądał kierowca jadący za chłodnią. No, ale w razie hamowania, tak, na przykład jak będzie ekran na tylnej ścianie, to może się zamienić wielkie światło stop. Takie buty! Nieźle to wykombinowałeś. Czy zdążyłeś już to opatentować? Wracając do oświetlenia zewnętrznego, czego byście sobie życzyli? Tylko bez fajerwerków poproszę. Wydaje mi się, że sporo jest do zrobienia w kwestii naczep. Na przykład nie wyobraziłbym się wcale za mocne oświetlenie podwozia naczepy, które pozwalałoby sprawdzić, co się pod nią dzieje, bez sięgania po latarkę. Często zarzuca się stuningowanym ciężarówkom, że są obwieszone lampkami niczym choinka. No cóż, czekam na to i może w końcu będzie taka możliwość, żeby umieścić światła na ciężarówce na gładko, ale w miejscach, gdzie sobie tego zażyczy twórca tuningu. No fajnie byłoby też, gdyby taśmy obrysowe w naczepach były stosowane na przykład zamiennie z jakimiś mrugającymi LEDami, ponieważ zdarza się, że w nocy tył takiej naczepy no niewiele różni się od sąsiedniego znaku drogowego, no i można się pomylić. A od kiedy na znakach drogowych są podawane dane teleadresowe przewoźnika? Może zmień okulary? W każdym razie tuning bez oświetlenia to jak zima bez śniegu. Doceniają go ci goście na Mastertracku, którzy przybywają o zmroku, specjalnie dla Alei Światy. To tyle na dziś. Cześć! Dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka, a w następnym zobaczycie. Ciężarówkowe gwiazdy muzyczne. Kolejną z drogowych przestróg. Nurtujący przewoźników problem. Jeszcze jeden zlot, którego nie było.
porady i wyjaśnienia eksperta. Ponowną wizytę w Kielcach. Kończąc dzisiejszy odcinek, przypominam, że na portalu MasterTrack znajdziecie wszystkie nowinki dotyczące opolskiego zlotu. Zaglądajcie tam codziennie, bo warto. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Trzeba poruszać, to się pojawi. Które dotykam? Dotykałem. No. Się będzie mojej dziurki czepiał. Różowej. To jest czysta energia i para wodna. Chciałem tylko mądra. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu był Experior Truck & Trailer, zatrudniający mechaników w USA. Sponsorem programu był Manol Polska, importer oleju silnikowego Manol. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny zlotu MasterTrack Opole od 15 do 17 lipca.